No dobra, teraz specjalnie dla nas tajska, ta południowo-tajska herbata za 40 batów. O Jezu, jak on tu piruety robi, patrzcie na to. Automatic, siema, siema, właśnie kupujemy bilety na Floating Market. Kosztują 770 batów za 3 osoby, czyli tak, dwie dorosłe po 290 batów, jedno dziecko 190 batów, łącznie płacimy 770 i wybieramy się na ruchomy market, taki pływający, o tutaj, po wodzie, po Pattayi i zaraz wam pokażemy, jak to na żywo wszystko wygląda. A więc tak, dojechaliśmy na miejsce, skuter zaparkowany. Tutaj jakoś tak trzeba kucnąć trochę, uważać, stare kości naciągnąć. Dobra, no i idziemy, idziemy. Tu już widzimy, że jakiś tu stawik jest. Idziemy do wejścia. Musimy pokazać nasze bileciki, które mamy na mailu, kupione przed chwilą. O, dobra. Bardzo tu głośno, bo to jest bardzo ruchliwa droga. Tu już jest taka w sumie autostrada w stronę tam, w stronę Bangkoku. A tam nie wiem, gdzie tam w sumie. No i dobra, idziemy, idziemy pokazać bilety, wchodzimy do środka. I w ogóle chciałbym coś w końcu zjeść, bo jestem taki głodny, a mamy już 12:40, także bardzo późno, jeszcze nic nie jadłem. Co tu nas wita na samym początku? Jakieś kuski? Kurczę, Hemka, co to za kozy? To jest jakaś słodziutki. A jakie ma różki, nie? No bo to jest łopa. A, kurczaki. No i takie rzeczy. Dobra, szukamy wejścia i wchodzimy. Popływać kajakami tajskimi i jeszcze jakąś łódkę mamy w cenie biletu. Welcome to Pattaya Floating Market, pływający market. Właśnie jesteśmy przed wejściem. Okej, wchodzimy. Cholera, z racji, że mamy kupione bilety przez stronę internetową, a nie tutaj na miejscu, to musimy z tym naszym bilecikiem gdzieś podejść, najpierw go pokazać i dopiero wrócić do wejścia. Dobra, wszystko poogarniane, mamy już bileciki wydrukowane, bo nie mogły być tylko takie z maila, tylko trzeba było wydrukować, no i wszystko jasne. I w ogóle pomyliliśmy tamte wejście jednak nie było tamtym wejściem dobrym wejściem, tylko to wejście jest dobrym wejściem, tutaj przy kasach. Przy kasach, przy biletach było dobre wejście. Already I paid you money. Czekaj, bo musimy to patrzeć. Tony, you guys are serious. Where? Yeah, going inside. Okay. Tony, you got kind in there. Takie. O, tutaj mamy pana, który nam będzie teraz przyklejał na koszulki. Sorry. A, na rękę. Dobra, na rękę przykleił. Można na koszulkę, jak ktoś chce. Ten nam tutaj przykleja na... Czekaj, czekaj. Gdzie chcesz, żeby pan? Tu. Dobra. A, boat, yes. Thank you very much. No, bo mamy jeszcze w cenie biletu. To taki sobie kupiliśmy. Płynięcie łódką. O, boat. Zobaczymy, jak będzie się pływać łódką. Na pewno będzie fajnie. O, tu jest ta łódka właśnie tutaj. O, taka łódka. Tutaj taka duża łódka. Dobra. Obracam kamerę. I o, patrzcie się, tu już mieczyki pływają, stawia normalnie luzem. Nie no, nie wiem, czy to mieczyki, ale czerwone rybki pokażę wam od razu na starcie. Już coś fajnego dla mnie. Patrzcie na to. Jak dużo czerwonych rybek, ale woda, no woda, brudna woda, ale ryby żyją, to nie jest źle. Ja, tam jaka wielka, tam wiesz jaka tam ryba pływa wielka pod nimi? Taka ogromna ryba pod nimi płynęła. Na początku witają nas takie atrakcje, no jak słonie. A, tutaj widziałem już sobie, tutaj ludzie robili zdjęcia właśnie tutaj z tymi dwoma słoniami. Chcecie takie zdjęcie z dwoma słoniami? O, będzie fajne zdjęcie. Tutaj duriana sprzedają, tak śmierdzi. Ulala. Znaczy dla niektórych pewnie pachnie. No, taki market. Można sobie, widzę, kupić coś do jedzenia, do picia, ale można też jakieś ciuszki, tak jak tutaj. Ale muza. Co to jest? Kokos. Kokos. Kokosowa i to jakiś sugar pan. Takie rzeczy. Właśnie bierzemy. A to są jakieś inne te takie? Nie, to są open. To jeszcze sobie spróbuję. Ja. Kokosa? Z kokosa? Kokonat? No, coconut.
No to dobra. Thank you. No, no, no. To będzie tak, o, rozłupują. Chciałbym z tajskiego przetłumaczyć, jaka jest nazwa. A to jest jakiegoś chińskiego. A nie, tajski też jest. Chiński i tajski, no. A w ogóle ten pan tutaj z tym kokosem to zrobił taką sztukę, że... Ach, kiedyś wam wytłumaczę w następnym filmie. Nie no, wodę żeśmy już wypili, patrz. Tu został sam kokos. Tylko czekaj, bo ja chcę pokazać, co ten pan zrobił. Wiesz, go obróż troszeczkę. O, ten... Ja już to raz kilka nagrałem. No właśnie nie wiem, co on to robi. Ale czekaj, jeszcze tylko tu pokażę. Bo tutaj pan normalnie tak obrał kokosa, że całe mleczko kokosowe zostało nietknięte i woda stamtąd nie wypłynęła. Dopiero jak przebiliśmy rurką to mleczko kokosowe, to piliśmy wodę z kokosa. No, wyjątkowe otwarcie kokosa. Sztuka nad sztukami. Trzymaj to, Musiu. Ja tylko jeszcze zobaczę, co ten pan tutaj robi. I co on to robi? Nie. Ja właśnie widziałem, jak on to przelewał. Nagrałem go, on to jakąś taką kawę robi? Czy coś? Kawę albo herbatę, nie myślę. Może to być herbatą, pewnie to jest herbatą. Ojejku, jak my tak wszystko będziemy... Thailand tea? Co to jest? Jakaś południowa. Południowa kawa z Tajlandii. No, ciekawe. Herbata. No dobra, teraz specjalnie dla nas. Tajska, południowo-tajska herbata. Za 40 batów. O Jezu, jakie on tu piruety robi, patrzcie na to. O. Amazing. 40 batów, czyli 5 zł za taką herbatę, kawą mleczną, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Coś wybitnego, tajskiego. Tutaj pierwsze stoisko, które pływa. Pani ma tutaj swój sklep na wodzie, a dokładnie na tej właśnie łódce. Ja to nazwałem na początku filmu kajakiem. No bo to tak podobnie wygląda. No ma lodówkę z lodem, jak widzimy. Czyli picie ma zimne. Tam jakąś gorącą kawę parzy. Kokoa. Ema, już my tyle rzeczy... Czekaj, bo myśmy jeszcze nie weszli do tego, a już nabraliśmy tyle rzeczy, że spokojnie. Zaraz, na spokojnie. Idziemy dalej, patrz jakie to wielkie. To się ciągnie i ciągnie, a my jeszcze żeśmy nie wyruszyli. A tutaj jakby ktoś szukał jakiegoś pomysłu na urozmaicenie swojego oczka wodnego, no to można takie coś zastosować, no nie wiem. No fajne. A ty będziesz miała co tam schować do tego portfela? Będziesz miała co tam schować do tego portfela? No. O kurczę, musimy zmienić stronę i przejść bardziej na lewo, czyli właśnie w tamtym kierunku, bo ja bardzo głodny jestem. A tu widzę jakaś fajna restauracja. No, w eleganckim stylu. Siedzimy na podłodze, mamy niskie stoliki. Kurde, żebym nie wpadł zaraz do tej wody. No i możemy sobie coś zamówić dobrego do jedzenia. No, elegancko. Z takich tutaj kuchni, które stoją przed nami, na tych łódkach. O, ciekawie, ciekawie. Coraz lepiej się tu zapowiada. Patrzcie na to, jak pan sobie tutaj radzi elegancko. Z tym wokiem. Ma tam normalnie jakiś ogień. Jakieś ognisko tam pali. Na łódce. No i robi, przyrządza normalnie jedzenie. Tutaj, kurczę, taki wóz wielki. Tutaj ta łódka. Ale to naprawdę duże, robi wrażenie. Kurde, koń jak musiał to ciągnąć kiedyś, albo jakieś inne zwierzę, no to miało co ciągnąć. Tutaj pierwsza restauracyjka, ale tutaj nie ma za dużo ludzi. Sprawdźmy ceny. No, ceny na szczęście takie jak na mieście, więc spoko. Ale tutaj jakoś tak mało ludzi. Chyba pójdziemy tam do tej drugiej, gdzie jest tak dużo. Ale zapachy. Łacie. Takie zapachy z grilla. A ja jestem głodny, jeszcze nic nie jadłem, a tu już po 13. Rybki się smażą. Co? Siadamy tu gdzieś?
Siadamy. No a kiedy? Głodny jestem taki. A więc tak, w końcu usiedliśmy w tej pierwszej restauracji, w której mieliśmy usiąść. Tam jest pan w takiej różowej, ładnej koszuli, który zebrał od nas zamówienie. Zamówiliśmy w sumie niedużo, bo Dorota jadła w domu. Emi standardowo znowu wzięła ryż z kurczakiem, a ja szarpnąłem się na jakąś pierwszy raz w życiu sałatkę z grillowanej świnki. No ciekawy jestem, co to będzie. Dorota ma dziwną minę. Pierwszy raz właśnie słyszę, co zamówiłem. Grillowanej świnki? No, grilled pork spicy salad. I do tego jeszcze wzięliśmy zupkę, taką zresztą zaraz zobaczycie ją na żywo, ale takiego bifa, taką wołowinkową zupkę. A tutaj jest ze świnki. W sumie mogłem może wziąć tą ze świnki. A już teraz trudno. No, beef jest zdrowszy. Takie różne dania tutaj są w różnych cenach. 60 batów to jest jakieś... ile to jest 60 batów? 8 zł, powiedzmy. O, Dorka mi chyba robi tutaj jakieś zdjęcie. Ale do 200 batów niczego tutaj nie ma, bo 200 batów za rybę. No to za rybę 200 batów, ale tak to wszystko po 50, 60, 70 batów. Czyli wszystko do 10 zł, a nawet tak raczej 6, 7, 8, 9, 10 zł za różne dania. No i teraz tak, jak zamawiamy jakieś danie, to tak, jak zamawiamy tutaj z karty danie, które robi ta pani, no to pan idzie z zamówieniem do tej pani. Jak zamawiamy z karty jakiś tam ryż, który robi pan, który jest za mną, no to idzie z tym zamówieniem do tego pana, który jest za mną. No i jest tutaj kilka stanowisk, tam pani coś pichci, tam pan jakiegoś ma grilla, jakieś coś robi tutaj pani. Tam gdzieś ktoś jeszcze znowu jest, no to karty są wszystkie na jednym stole. Pan zbiera zamówienie, no i zaraz nam przyniesie coś do jedzenia. Najdroższe danie, które jest w ogóle w karcie, to za 120 batów. A, to czyli Tom Yum Seafood. Mhm. Albo ryba też jest droga. No, ryba też jest droga. Ale tak to cały czas 60, 80, 50 i 70. Mhm. Okej, okay, zobaczymy, czy mają tutaj dobre jedzenie. To gratis dali? A to nie wiem, leżało na stole. Gratis. Możliwe. Tutaj panie jadły pałeczkami rybę, sporo zostawiły, ale w ogóle jaka sztuka jeść rybę z ośćmi pałeczkami. A, dają radę. No proszę, z czegoś się śmiejesz? Proszę, kochanie, twoja sałateczka ze świnki. Moja sałateczka ze świnki. O, idzie, a nie, to nie do nas. Ta sałateczka to jest jak moje trzy palce. No bardzo mała, no ale spróbujemy, może będzie dobra. No, właśnie, wygląda w sumie całkiem. Podaj mi proszę widelca, zaraz będę kosztował. Chcecie się podzielić? Chcecie spróbować mojej sałateczki? Ja nie. Nie? Czy nie są ci wykałaczki? No dziękuję bardzo. No. Jak smakuje? Powiem ci, że zaraz patrz na mamy minę. Jaka będzie pozytywna mina. Mięciutka świnka. Naprawdę. Delikatna. Bardzo delikatne, mięciutkie kwaśno, mięso. Kwaśno, ostro, słona. No tak, kwaśno, ostro, słona, ale przepyszna do tego świeża cebulka. Troszkę zielonego. No, powiedz szczerze. Bardzo dobra. Naprawdę, bardzo dobrze. Bardzo mała. To jest sałatka, no ale... No. Ale mięso przyprawione, dobra. Bardzo dobrze przyprawione. Nigdzie tak nie przyprawiają. Dobrze na mieście, a na pewno nie dają nigdzie tyle soli, co tu. I właśnie nam wszędzie brakuje soli, a ta jest przepyszna. Naprawdę. No. Emma tutaj w Tajlandii wyspecjalizowała się od ryżu. Zjadła go już tonę. Dobry. Dobry? Możesz coś jeszcze więcej powiedzieć? Czy tylko dobry? Brakuje limonki i trzech ogórków. Zawsze jest jeszcze limonka i trzy ogórki. Ale powiem ci, że też taki mięciutki ten ryżyk twój. Dobry, Emma. Naprawdę dobry. Cebulka jak dla mnie dobrze, dla ciebie nie za bardzo, ale bardzo dobry to jest. Co? To jest na wierzchu białe na tej wołowinie. Znaczy to jest pork, tak? No właśnie, Dorota, jakbyście nie widzieli, to już mi je trzeci talerz podjada, trzecią łyżkę mojej sałatki. Dopiero drugi. Ale trzeci będzie za chwilę. No ale jest naprawdę przepyszne. Tutaj pan zbiera naczynia do wiaderka. Do jednego. No nie wiadomo, chyba nie w tym, oby tylko nie w tym stawie. No i tak, z jednego wrzuca śmieci do jednego wiaderka, znaczy talerzy, a talerze wkłada do drugiego wiaderka. No i
No i ogólnie teraz tymi dwoma wiaderkami pójdzie tam do tego stawu i wysypie. Nakarmi ryby. Zastanawiamy się nad poprawnością naszej zupki, bo zamawialiśmy z innym makaronem, a dostaliśmy z innym. I zastanawiamy się, czy to jest beef, czy to jest pork. Ja tutaj widzę, że to zwierzę ma jakieś dziwną sierść na sobie. Co to jest? Dziwnie patrzysz, jakby to było z krokodyla. Ale no to nie jest yellow noodle, no to nie wiem, co to znaczy. No właśnie. Go dobra, zaraz go zapytamy. Dobra, no pan potwierdził, że beef, tylko akurat awaria, bo z innym makaronem niż chcieliśmy, bo mają też 10 do wyboru, no to mogli się pomylić. Tutaj jest jeden makaron, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 6 różnych makaronów. Myśmy zamówili z takim żółtym, a dostaliśmy z zwykłym takim ryżowym. To jest taki ryżowy? No, z takim ryżowym, a miało być z jajek. No, ale dobra, okej, okay, pojedliśmy. Zapłaciliśmy 20 zł i idziemy dalej. Tutaj pan coś pichci fajnego. Dobrze to wygląda. Ma tutaj swoje garnki, ma tutaj swoje stanowisko, swoją kuchnię. No i sobie pracuje. A my idziemy zobaczyć na jakieś lody. No i oczywiście zwiedzać dalej. Pan sobie tutaj przygotował dwa kubeczki. My wzięliśmy almond i mango, Emi maliny i truskawki. Pan sobie tu przygotował kubeczki i teraz do tego będzie robił lody. Tajskie. Pierwsze idą? Które? Nasze. Które almond, nie jedli. Mango. A więc tak, ten stary market, na którym właśnie się znajdujemy, to zdecydowanie taka stara, dobra Tajlandia. O, pan ładnie macha, czyli mili ludzie, a jak widać, spokój płynący tutaj z tego miejsca jest przeogromny. Dobre jedzenie. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Czyli cofnęliśmy się w czasie o dobre parędziesiąt lat, przyjeżdżając tutaj. Także bardzo mi się to podoba. No i tak jak mówię, stara, dobra Tajlandia, a nie wieżowce i nowoczesne miasta. Ale chociaż ja tam nowoczesne miasta i wieżowce lubię, ale tutaj to jest całkiem inny klimat. Jak ci się podoba klimat tutejszego miejsca? Super. Super? A jak twoje lody? Pyszne? Emma. Co ty tak patrzysz, co ten pan tam robi? Czekasz na swojego loda? A, ty widzę, masz już jakąś malinkę? Malina, truskawka. Malina, truskawka? Nie można było jednego smaku wybrać. Dobre, no taki, taki deserek po takim śniadanku. Pyszny. Odgadniesz smaki? Nie. Po fasie. Popik, almond. Catch my hair in the earthquake, collect my spine and my bits break. When my bits break, catch my love, give me air, give me some peace, oh darling, please, oh darling. Tu jeszcze taka jedna sprawa, że jakbyście nie wiedzieli, co zrobić z malutkim dzieckiem, które jeszcze pije mleczko z butelki, a musicie iść do pracy, tak jak ta pani przed chwileczką właśnie siedziała tam na swoim stanowisku, gdzie kasuje, no po prostu jakby za bileciki do toalety, no to po prostu jest na to rozwiązanie. Po prostu bierze się dziecko ze sobą i się go pilnuje wtedy, kiedy nie ma klientów. No a jak są klienci, no to dziecko sobie leży w hamaczku i tak to wygląda, no. No właśnie, widzisz, bo nie ma co z dzieckiem zrobić, a do pracy musi przyjść, zarabiać pieniążki. No i po prostu bierze dziecko wtedy ze sobą do pracy. Tutaj jest dobrze widoczne to, gdzie właśnie się znajdujemy, czyli w takim miejscu. A tutaj obok wieżowce.
wielkiego miasta. Idziemy do portu, bo będziemy płynąć którąś z tych tutaj ich małych łódeczek. Oj, robaki nas witają. A to ta mąka z tego świerszcza, tak? Czy co to tam w Polsce teraz akcja świerszcz. O, ale larwy. Hello. No. I think I don't know. Very nice. Good taste. No tak, w końcu dogadaliśmy się, że przyrządzone zostały na właśnie oleju, czyli są usmażone. No ale nie, no ja jednak chyba się nie skuszę. Mimo dobrej ceny, 6 zł za taki ten, cały koszyczek, to nie, jednak nie. Wolałbym zjeść chyba tutaj coś z tego grilla od pana za 40 batów. O, takie mięso z kurczaczka. Albo od pani kokosika kupić, ale już wypiłem jednego. No tutaj jakieś ponczusie, takie jakieś. Się tu tłoczno zrobiło. A to jest taka nowoczesna śmieciarka, patrzcie się. Jesteśmy w takim starodawnym miejscu, a śmieciarka jednak jest nowoczesna. No więc tak, wyrzucamy śmieci do kosza, wsiadamy do takiego wozu, kurde, szybowca i zaraz będziemy wieźć te śmieci gdzieś tutaj, nie wiem gdzie, na wysypisko. O kurde, co tu za pani chodzi? Znaczy to na pewno pan, no ale... Ale ja pierynikam. Z czego? To z gumek się strzela? A tak, bo patrz jak on zaciąga te gumki. Ja cię... Uwaga. Okej. Uwaga, bo ja też mam spluwę i to jeszcze nabitą. Jeszcze jedna została. Good. Automatic, yeah. Z automatika zaraz jak pociągnę to... Uzi, jest? Uzi. Yeah. Special gum. Dobra, ja teraz idę tu z automatu. Yeah. Oh my god, ale imprezka. No nie traf panią, bo tam pani stoi za tymi. Uważaj. Wow. Okej, okay. Jest, trafiłaś. Dobra, mamy bilet już tutaj oddany. Gdzieś tu mamy się zbierać na łódkę. Tutaj, dobra, tu płyniemy z tym panem. Aj. Dobra, ja wejdę pierwszy i cię mam wezmę, dobra? A, czekaj, ale to takie dosyć stabilne jest. Dawaj. Znaczy nie dawaj, bo to po rusku. Okej. Okay. Właśnie nie wiem, bo jak będziemy płynąć tu, to chyba lepiej właśnie w tą stronę, no. Chyba tu będzie nam lepiej oglądać. Powiedziałaś, że jest stabilny? Znaczy, no takie stabilne, że można tu wsiadać, no. Mati, przeciążasz. Że przeciążam. Musiał posunąć się trochę, bo przeciążamy. O, musi być tutaj centralne wyważenie łódki. Chyba, że MK tu jest z przodu. Chcesz jeszcze iść tam do przodu? Nie? No to idziemy tam jeszcze do przodu. Nie, fajnie. No i będziemy wszyscy na środku. O, i będzie nam łódka prosto płynąć, bo tak to się możemy wpaść tutaj do wody. Fajnie, nie? Pattaya Floating Market. Żeby miała jak przepłynąć łódka, bo to są takie górne przejścia. Tak, takie mostki. Patrz tam, te krokodyle są między tymi. A tam były krokodyle. U pana na łódce. No. O, jaka muzyczka. Tutaj pan sprzedaje duriany. Za 50, nie, to za 100. Tam za 200 chyba były. Płyniemy. Dobrze, że mamy dach nad głową, słońce nas nie razi, ciebie troszkę tam razi, chociaż mnie tutaj po nocy też, ale... No patrz, tylko się troszkę przechyliłaś i ten... Na środek. No, chodź na środek, bo... Załóż te taki na głowę. Pokaż się. Fajnie, że się wybraliśmy na łódce. Tu się wyminęliśmy z panem. Ale tu ładnie, co? No, ładnie to wygląda, jak tutaj są takie łódki po bokach. Tutaj byliśmy w restauracji. Zjedliśmy sobie. A tu po drugiej stronie jeszcze była ta sama. No tutaj były drugie restauracje. A ty bo się przechylasz i się łódka. No trudno.
Ale czadowe miejsce, co? No. Kurczę, to bym chciał jakieś zdjęcia. Chyba musimy się Emma przesiąść, bo ja chcę tu zdjęcie. Troszkę urozmaicili ten markecik. Ale za to sobie tu wcześniej pływali. W tej wodzie chyba. Teraz chyba nie za bardzo tu chcą pływać. Ej, a w sumie tu byliśmy jeszcze? Już nie pamiętam. Chyba nie byliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy. Ej, jeszcze tą kładką musimy się przejść. Ja myślałam, że to jest rurka, ale to kabel. No, chyba kabel tylko. Ej, tutaj jeszcze nie byliśmy. A tam co, nie wolno płynąć? Tam by nie wolno, ale ładnie tutaj. No, o jacie. O jacie. Patrz, tutaj jesteśmy pod samą tą kładką. Możemy zobaczyć, w jakim jest stanie i czy można nią przejść, czy nie. Tutaj to w ogóle śmiesznie wyglądało wcześniej. Patrz, to byki chodziły, czy co to jest? Mhm. Pawoły, no, czy co to. Teraz lepiej wygląda ten markecik. Dobra, buźka. Szkoda, że nas zagłusza ta muzyka z tyłu. Ale fajne. Ale zabawka. Tam jest art show. Można sobie zrobić zdjęcie w takim artystycznie dziwnym stylu. Tu jaki młotek. Się używa. Dobra, dobra. No i pomalutku będziemy się już z wami żegnać, ale nie tutaj z wami staruszkami, tylko tutaj z wami po drugiej stronie ekranu. Mamy jeszcze takie ciasteczka kokosowe. Coconut pancake. Mhm. Naleśniki. Bardzo dobre. Więc czy jesteśmy w ostatnim, jakimś jednym z ostatnich takich dróżek, ścieżek i tak dalej. Miejsc na tym fajnym markeciku. No i będziemy się z wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Teraz pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jakieś fajne komentarze. Pozdrawiamy, hej!